Are you ready? Are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the comeback? You know we the ones that ready for whatever. We gon' have to show them some, man. Let me see them hands up all the way front back. You don't understand that I'm doing what you can with no cap. This is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. They've been ready for the battle. Any person that comes got the weight of the world on them. Yeah, they're too strong. I might have been down, not out. It's on sight, you gon' figure that out. And I might have been down, not out. Only one thing I gotta know now. So are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the Are you ready for the comeback? You know we the ones that. Let me see them hands up all the way front back. Yeah, it's the comeback. Are you ready for the comeback? Siema mordeczki, witam was w dość nietypowym odcinku. Mówiliście, że jest za mało odcinków. Spoko, nie ma sprawy. Będzie 10 dodatkowych, które pojawią się na kanale i będą dzielone połowicznie. Po prawej i po lewej mamy chłopaków z Bonkersów. Jest to taka grupa motoryzacyjna z Poznania, która założyła swój kanał. Bardzo lubię chłopaków. Chłopaki, przedstawcie się. Ja jestem Jan. Jeszcze mnie nie widzieliście u Emila na kanale. Ja jestem Kuba i mnie już widzieliście. Calvas. Tak, po prostu Calvas. Możecie mówić Calvas. Just Calvas. Pojawi się 10 odcinków, które w połowie będą na moim kanale i w drugiej połowie będą u chłopaków na ich kanale YouTube. I razem przeżyjemy kilka fajnych przygód. Nie wiem, co chłopaki myśli. Wszystko stoi po ich stronie. To od nich zależy, czy ich projekt wypali. Ja pokazuję wam ich, bo to naprawdę mega w porządku. Co my dzisiaj w ogóle robimy? Dzisiaj jedziemy na go-karty, zmierzymy się z Emilem, zobaczymy, kto z nas jest najszybszy. Będziemy się doważyć do najcięższego. Emil, ile ważysz, powiedz mi? 8-8? Ja 8-9, to ważymy mniej więcej tyle samo. Nie doważamy się dzisiaj. Tak, sprawdzimy, kto jest najszybszy na go-kartach. Resztę filmiku poprowadzimy z Jankiem sami, bo Emil dzisiaj się trochę źle czuł, trochę był u Barbera, ponieważ się przygotowywał do tego, żeby pokazać wam swoją piękną buzię, tak? Jedziemy potem montować kierownicę do Fine Auto. To Pawła. Ściemniać lampy w Mustangu tylne u Calvasa. Będzie oraz będziemy montować. Widzicie, nie? Widzicie to, widzowie? Będzie dobrze. Takie oczekiwanie do spoko. Dobra, to wsiadamy do fury i lecimy. Zasady poruszania się w ruchu miejskim według Saszy. Po pierwsze, linia ciągła obowiązuje od 300 koni na godzinę. Powyżej 300 koni na godzinę linia ciągła nie obowiązuje, ponieważ wiadomo, przepisy trzeba zrobić do wszystkich, więc czasem jakoś przerywano dlatego, żeby takie cichaczęto mogło wyprzedzić, tak? Ale jak masz więcej niż 300, linia ciągła nie obowiązuje. To się łapiesz, Janek, co? Ledwo się łapie. Tak, więc Janek się łapie, jest gitara. Druga sprawa, jeżeli chodzi o światła czerwone. Ogólnie w dzień można powiedzieć, że trochę one obowiązują, ale jeżeli chodzi o noc lub podwieczór, nie obowiązuje. Po prostu światła czerwone. To tylko zaleca, aby się zatrzymał, tak, i zobaczyć, czy coś nie jedzie. Tak. To jest sugerowanie nam, że uważaj, bo z tamtej ktoś może lecieć pełną bombą, bo jest wieczór, więc ktoś może lecieć pełną bombą. Zatrzymaj się, spójrz i przejdź. Tak? To postawię. No niestety w korkach nie możemy nic zrobić, ale jeśli jechalibyśmy jakimś jeepem, to zobaczcie, co jest po lewej stronie. Pokaż. Mamy tutaj tory. Więc w sytuacji, gdybyśmy jechali powiedzmy jakimś wranglerkiem, no to wiadomo, lewy na tory, ogień, pewna bomba, jedziemy jak tramwaj. Chyba że nie mamy takiego krawężnika i tory są ładnie połączone z betonem, wtedy też każdym samochodem możemy użytkować. W ten sposób nasze miasto staje się przede wszystkim bardziej płynne w ruchu. Po drugie, bardziej ekologiczne, ponieważ samochody mniej stoją w miejscu, mniej zużywają benzyny, szybciej docieramy do celu. Tak? No, proekologicznie, wiadomo, teraz downsizing, więc my też jako kierowcy musimy się dostosować. Nie marnujmy paliwa, zapierdolimy jak pani. Przyjrzyjcie się. Nowa kierownica założona, stań w miejscu, nie ruszaj się. Widzicie, co się dzieje, czekajcie. Spójrzcie mi w oczy. Pany faluje. Pan Ewa? Zobacz, jak faluje. Patrzcie, tutaj są takie mrygacze, które mówią nam o martwym polu. Kurwa, jak w tirach. Jak włączysz kierunkowca, to się raz nie zapali. Ale takie duże są. Czekaj za chwilę, musimy tu podjechać, żeby on go kurwa zobaczył. O! Widzicie, jak to świeci, kurde. Niemiecka myśl technologiczna. A jak? To ogólnie już przy niego 3 razy byśmy w niego wjechali, ale na sam koniec powiedział, dobra, nie wierzę. Bardzo ładnie. 44, 46, 47, 48, o, prawie 50! Ja cię, ale idzie, ziomy, no. Sprawa jest prosta, kurwa. Bo zobaczcie, bo to chłopaki, z chłopakami przygotujmy 10 odcinków. Walcie suwa, będzie więcej filmów, mi się to akurat podoba. Więc jest spoko, nie? Bo ja nie muszę tego montować, nie muszę tego nagrywać, nie muszę tutaj nic stać. Przychodzam, gadam, ale normalnie jak Bąbel, wiecie, Bąbel tak robi, nie? Bąbel przychodzi na jakiś kanał i on tam tylko wszystko ma gdzieś, robią wszystko za niego. Normalnie czuję się jak pan Boxdel. Boxdel El Bomber Baron Paruwa. Nie, no Paruwa to nie. Pojemacz nasie z Boxdelem, ale by było. O! Michał, daj znać. Przemasuję tak 40 km, będzie git. Ty kurnia, dajesz lewo 300.
zajebiste. Nie, mi się zawsze z sutkami kojarzyło. O kurwa. Tylko czterema, dobrze. A tutaj na czymś się kojarzy torkiera. No takiera to ewidentnie kurwa. Formuła pierwsza, chłopaki w bolidu prosto wyjęta. RS3 wapor na maksa, nie? I jeszcze góra doprawiona, że wiecie, bo to 1400 kunia jest. Nie pokazujemy, ale wiecie, jak zrobię tak, mam też teraz dźwięk prędkości, moje takie strzałki po bokach. Objazdem tu. O kurwa. A jak pan idzie, zobacz, nie pyta, idzie, nie pyta. My profesjonalnie swoje kartki mają, nie ma panem. Po prostu robimy dobry odcinek, trzeba mieć moc. Teraz powiem tak, jeżeli jeździcie w takie miejsca jak to, to musicie się przedstawić w odpowiedni sposób. Mianowicie musicie powiedzieć, że znacie właściciela. I my to właśnie za chwilę zrobimy. To są najlepsze czasy osób, które już jeździły. Proszę bardzo, ostatnie nazwisko. Oby czas dzisiaj został poprawiony. Tego się trzymamy. Co mam robić? Być sobą, być siema, jestem sobą i mam wyjebane. Tak wiemy, kazał. Wiesz, na Instagramie chłopaków montażysta palca mi się przykleić do mojego palca. Jeden Instagram, masz to teraz, montażysta. Drugi Instagram. I teraz trzeci Instagram, tutaj, a jednak nie tutaj. Haha, teraz tutaj. Łapa w górę. Montażysta nam się strami. I subskrypcje koniecznie. A subskrypcje na tym palcu. Bo się obrazimy, nie? Subskrypcje na tym palcu, czyli znak internet, czyli tak, co tako. I teraz wszyscy subują, tak się właśnie robi suby. Biedny montażysta, dajcie mu łapę i tego suba zostawcie na smutku. Obiecałem jeszcze właścicielowi, który był tak uprzejmy, żeby nas dzisiaj tutaj gościć, że zarekomenduję ten tor. Nie mogę z czystym sercem go zarekomendować, że jest to najnowocześniejszy, najbardziej zajebisty tor go-kartowy, na jakim miałem okazję jeździć, a miałem okazję jeździć na wielu torach go-kartowych. E1 go-kart, halowy tor kartingowy. Czy może być coś bardziej zajebistego? No nie sądzę. To będzie dramat. Zanim zaczniemy, powiem, że to będzie dramat. Gramy o wielką stawkę, całe 0 zł. Tak naprawdę o honor, o duszę, moc partianina oraz prawosławność rycerza miecza. Kalwa z rycerzą. Ja no to jest na głowę, nie na kask. To chyba tak nie wejdzie. Tu strzeli. Jest git, jest git. Ja no nie daj się. Co? Nie daj się. Nie dam się. Więcej czy jadę bokiem niż przodem. Jak tam pojechaliście, chłopaki? Dobrze, f***. A miałem jedno takie prawie czyste okrążenie. Co to ty jak mi zajął? To wie? Poczułem. A ja delikatny byłem. Ja w ogóle go nie widziałem, przez cały wyścig, nie? Różnica jest minimalna. No minimalna, także... Ale znaczy jak jest poniżej minuty, to jest już zajebiście, a 58... Ja bardzo podobnie. No. Ale ja wszystko co mogłem tylko bokiem, nie? Tak. Cały czas hebel, nie? Ja zapomniałem, że mogę pokazywać. Siema, elo, Sasza z tej strony. Wiem, że nie wszyscy, prawie wszyscy już o tym wiedzą. Ale ten, to elo, czasem mogę tak się pokazywać w taki bardziej normalny i cywilizowany sposób. Patrzcie, po czym tu pojedziemy, tej. Ja już po Poznańcu się nauczyłem mówić jak wy. Tej, jakie wrażenia? Przyjemnie. Skoro dotrwałeś do tego momentu filmu, znaczy, że da się ich oglądać i jest jakakolwiek minimalna szansa, że tym dwóm się uda. Chcecie więcej filmów? Dzięki nim będzie więcej filmów. Zaraz zobaczycie, jak tam mizernie próbują was zachęcić, żebyście subowali ich kanał, żeby mogli trzepać mojego kapucyna do waszych subów. Myślę, że nikt jak oni tak bardzo tego nie doceni. No to jak tam was zachęcam w dalszej części, bo ty jeszcze tutaj jesteś, jeszcze oglądasz, pełen szacun mordo. Ja tobie pełen szacun, pełen respekt. Łapę w górę do ciebie strzymam, że dotrwałeś do tego momentu filmu.
Jak tam wbijecie na ich materiał, tam link w opisie i przypięty komentarz, to skomentujcie. Czony gruby smalec, to ode mnie. I Kalwas Pseudofighter Pantofel. Tak, skomentujcie pod ich filmem koniecznie. Ja tam będę sercował to i lajkował, odpowiadam na te wasze komentarze pod ich filmem, pod ich tym drugim, co w opisie i w przypiętym komentarzu jest. Niech się kurwa tak nie cieszę, pierdolę, będą mieli ze mną przejebane. Jestem miły do czasu. Świeże mięsko na YouTubie. Ale będzie kurwa zajebiście przyjemnie. Siemano, wracamy właśnie od Emila. Lecimy na Hamburg. Nie, bez siemano, przywitaliśmy. Ile razy chcesz powiedzieć cześć faktycznie na filmiku? Dobra, okej, okay. To jeszcze raz. Wracamy właśnie od Emila i lecimy szybko skamować S3. Ona w standardzie wchodziła z mocą 310 koni, ale Janek już ją trochę pomodził. Zrobiliśmy wydech, została trochę odetkana, także liczymy, że będzie ich trochę więcej. Po hamowni od razu kierujemy się do Fine Auto, do naszego ziomeczka serdecznego. I tam będziemy oklejali lampy w Mustangu tylne oraz będziemy montowali fajniejsze tutaj drążek kierowniczy. Fajniejszy. No nie, no jak to się nazywa profesjonalnie? Kierownica. Nie, nie, tak. To jest tak. Część auta, która nazywa się kierownica. Kierownica w Alcantarze, w karbonie, możesz no można powiedzieć, zajebisty no wyświetlacz. Drążek kierowniczy to jest co? Nieważne, nieważne, bynajmniej tam tak będzie, tutaj w Alcantarze, tu tutaj będzie Alcantarka. Tutaj będzie karbonik elegancki, taki wyświetlacz LED, no, ale jeszcze nie robiliśmy unboxingu, także tak. Przekonamy się o jakości sami, bo zamawialiśmy to z jakiegoś Instagrama, od jakiegoś kolesia, który... robi kiery. Robi kiery, ale to wszystko jest na AliExpress generalnie. Zrobiłem też research i w sumie można kupić w Stanach to samo za dwa razy tyle, więc się przekonamy, czy rzeczywiście to jest to samo i oni sobie po prostu dropshipping robią na rebrand, czy kupiliśmy chłam za 5000 zł. Ile koni? Łe, wow, to p***a. Ale... Zaraz pogadamy. Cicha. Ale liga. Ajajaj. To inne auto, zadowolony? Zadowolony, no, bardzo zadowolony. No ja pierdolę, no teraz usłyszysz jak zadowolony. Jest! Chyba. O, nie działa! O, cóż za zaskoczenie! Dziuuu!